Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Zarkupela. Dzisiaj zapraszam was już na czwarty odcinek z gry Zoo Tycoon 2 Budowa Zoo. Dzisiaj znajdujemy się w naszym zoo i widzimy pięknie cieszące się zwierzęta i nie tylko, bo i nasi opiekunowie są uśmiechnięci, że muszą sprzątać odchody. Tak na serio to oni jak zwykle nic nie robią. No i nadal odczuwają duże pragnienie. Tak jak mówię, jakbyście wiedzieli o co chodzi, to napiszcie w komentarzu, bo ja nagrywam ten odcinek. Nagrywam ten odcinek po ostatnim odcinku, czyli po trzecim odcinku, a więc myślę. Okidoki, jak widzimy, nasze zoo już stało się bardziej popularne. Już mamy jedną gwiazdeczkę, więc jakbyście wiedzieli, dlaczego te zebry ciągle odczuwają ten głód, to oczywiście napiszcie w komentarzu, bo totalnie nie mam pojęcia. No chyba, że przyjmiemy te zebry, żeby sobie na wybieg poszły, bo dlaczego ciągle mają siedzieć w tym miejscu? No i damy im tutaj po prostu. O, proszę bardzo. Chodź tu, zebro. Proszę bardzo. Picie, tak, pij. Tak. Może chodzi o to, że one po prostu nie chcą pić w tym ich domku? No ta jedna już lepiej chyba. Tak. Już zebra numer jeden nie będzie marudziła, tak jak wcześniej, bo już sobie zjadła. Wypiła. Jak widzicie, mamy już jedną gwiazdkę naszego zoo, więc nasze zoo staje się coraz popularniejsze. No i dobra, dzisiaj przejdziemy do kolejnych rzeczy odnośnie naszego zoo. Tak jak powiedziałem, że bym zrobił tutaj tak jakby przejście. O, wstęga popularności, 100 gości. Mam nadzieję, że 100 gości zamieni się kiedyś na 100 subskrypcji. Oj, to takie gadanie moje. 100 gości, więc już mamy wstęgę popularności i jedną gwiazdkę. Teraz nie możemy ich zawieść. Dobrze, tak jak mówiłem, powiedziałem, że tu możemy zrobić takie przejście do innych wybiegów, ale przejście będzie odtąd. Na 4 strony świata, licząc jeszcze to wejście, a tu zrobimy zupełnie coś innego i za chwilę zobaczycie co. Ja tu mam taki pomysł tutaj zrobić, tu już ty też odczuwasz pragnienie, tak? No to idź do picia i pij. Zebra 2 ciągle odczuwa to pragnienie. Czego one ciągle tutaj siedzą? No pij sobie. Jak ja mam niby tobie coś zaradzić na ten, jak ty w ogóle nie chcesz pić? Może w końcu się napije. Tak, napiła się. No i mamy kolejny sukces osiągnięty. Nasza kapibara jest. Chcieli się pić? Nie. Napiły się i bardzo dobrze. Mamy już tutaj sukces osiągnięty. Tu wiewiórka. Chcę sobie pójść. Teraz tak, patrzcie. Chodziło mi o to, że tutaj zrobię zupełnie taką rzecz. Tu będzie takie pomieszczenie dla naszych kochanych opiekunów, tak. Dla naszych kochanych opiekunów tu będzie takie wejście dla nich, ale ono będzie takie tajnie zabezpieczone. A jak, to już za chwilę się przekonacie. Tutaj możemy, tu jest strasznie tak ciasno jak dla mnie, więc tu zrobimy jeszcze lepszy. O, może będzie więcej miejsca. Jaki to był? Okej, weźmiemy sobie stąd, już nie będziemy się bawić. Proszę bardzo. I tak to ogólnie będzie wyglądać, ale tu będzie zupełnie
inaczej. Niestety tutaj potem tych gości tutaj wyproszę stąd, ponieważ tu będzie już budowane pomieszczenie. Szczerze powiedziawszy, jeszcze to może tutaj zostać, ale już potem tutaj będzie pomieszczenie lokalne dla naszych pracowników, więc tu już nie będzie po prostu dostępu dla gości. No więc dobrze, tu nie będzie żadnych chyba rzeczy, chociaż właśnie, bo kończy się na trójce, więc tu byśmy dali to, ale będzie to ładnie wyglądać. Możemy tutaj dać czwórkę. Tak, o. Tadam. Możemy to zrobić. Tak, teraz wyprosimy tych państwa tutaj. Niestety, musicie państwo tutaj być. Przykro mi. Ja muszę teraz to po prostu, nawet tym, szybko tym po prostu to zabezpieczyć, żeby tam nikt nie wszedł. Kolejna rzecz. Tutaj zrobimy oczywiście dla naszych mistrzów opieki nad zwierzętami miejsce. I tu zrobimy taki przedział. Tu też będzie taki przedział. Ogólnie tym właśnie zajmiemy się w dzisiejszym odcinku tak najbardziej. Ale będą oczywiście też inne rzeczy, którymi też się zajmiemy w kolejnym odcinku. Ogrodzimy to z każdej strony tutaj, żeby to tak fajnie wyglądało. Mi się tam to podoba. Na razie tu całe ogrodzimy, ale potem oczywiście będą stamtąd wyjścia do innych wybiegów. Tu zrobimy... Tu by się dało. Dałoby się i bardzo dobrze. I tu zrobimy wejście. I z tej strony też zrobimy wejście. Tutaj będą mieli jakieś tam rzeczy, będą mogli sobie coś tam zjeść i tak dalej. Chociaż właśnie się zastanawiam. Oni chyba nie jedzą nic. No ale nieważne. Damy kosz na śmieci. O, dobrze. Tutaj oświetlenie. Oświetlenie, ale oświetlenie to potem, ponieważ potem się właśnie patrzy to oświetlenie, ponieważ musi być ściana postawiona i wtedy właśnie dać to oświetlenie. Na początku tutaj takie kwiatki damy im, żeby było im ładnie tu. To będzie takie miejsce, gdzie będą mogli sobie odpocząć od tych wszystkich zwierzątek. Tutaj miejsce, żeby oni mogli wyjść tutaj sobie. Tutaj się chyba nie zmieści. Czy się zmieści? No właśnie tu będzie problem, bo zmieściłoby się, tylko jest kosz. Kosz sobie przeniesiemy. I spokojnie będzie tu kolejne siedzenie. Gdzie jeszcze może być takie siedzenie? Tu. Czy tu będzie dobrze? Myślę, że całkiem dobrze to wygląda. No i tu właśnie. Tu za tym możemy coś zrobić. Tylko co? Coś dla naszych opiekunów. A, mam pewien pomysł. Takie miejsce też będzie prywatne. Tutaj już patrzył. Tu zrobimy im takie miejsce, gdzie będą mogli sobie spokojnie zjeść. O, tutaj na przykład, czy posiedzieć
wspólnie i tak dalej, i tak dalej. Takie pomieszczenie gospodarcze myślę, że fajnie wygląda i fajnie się prezentuje. Czy to będzie tu pasować? Zaraz zobaczymy. Będzie. Jak najbardziej będzie to pasować. Okej, musimy zrobić taki fajny. O. Tylko właśnie. Czy będziemy mieli takie rzeczy? Nie ryzykujmy na razie. Nie. Też nie. To, co nie trzeba, kasuje. Zwykle. I dobrze. Będzie to płaski daszek. Bo już będzie nie wiadomo, czy tam będą po prostu odpowiednie rzeczy. Ale zrobimy sobie na tym dachu po prostu. O. I bardzo dobrze. Chociaż ja wiem, czy to dobrze wygląda. To jest białe. A to? To. To będzie dobrze wyglądać tu. To zrobimy również tu. Wszędzie chyba to zrobimy. Ponieważ tam się pomyliłem i nie dałem takich jak trzeba. Będzie trzeba po prostu wszystko od nowa tutaj zrobić. Ale nie, całkiem dobrze to wygląda, myślę. Podoba mi się. Jeżeli wam też, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Ale nie z tym skończymy po prostu naszą dzisiejszą przygodę z Otaikonem. Oczywiście tu jeszcze zrobimy roślinki, jakąś trawę. O, ładnie. Podoba mi się, naprawdę to pomieszczenie gospodarcze mi się podoba. Jeżeli wam też, to oczywiście, tak jak mówię, zostawcie łapkę w górę. Czy coś w tym stylu. Tego tu nie będziemy dodawać. Ale możemy dodać jakoś paprotki. O! Mogą być. Szczerze powiedziawszy, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Wychodzimy stąd. I mamy szczęście. Aha. Tu jeszcze musimy to po prostu. To. O. I teraz będzie zupełnie inaczej wyglądać. Proszę bardzo. Dlaczego oni są źli? Teraz zobaczymy. Co? Słodycze mi się zachciewa. Dobrze. Spełnimy ich oczekiwania. I tutaj damy. Pan się zbagował? Uratujemy pana. Proszę. Wózki ze słodyczami mi się zamarzyły. Więc spokojnie spełnimy to. Gdzie one są? Dalej. Czy nie? Tutaj są. Wózki ze słodyczami, z owocami. Zamy owocami, ale potrzebny jest ze słodyczami, z sernikiem. No właśnie. Która by tu dać? No dałbym taki wózek ze słodkością. A to co jest? No już ma słodycze. Ma słodycze. No i jeszcze oczywiście ławeczki obok tych. No a duży pobyt. Popyt tutaj jest na. O, ławeczki przy tym bardzo dobrze wyglądają. Dobrze. Przejdźmy dalej do robienia naszego zoo, bo za chwilę zajmiemy się tylko i wyłącznie tymi potrzebami. Już, proszę bardzo. Mamy 1,5 gwiazdki i zbliżamy się powoli, powoli dalej. Na razie próbuję spełniać ich
potrzeby. I myślę, że na razie mi się to udaje. Zrobimy tutaj ścieżkę, ponieważ myślę, że tutaj, tu jakby to wam pokazać, tutaj będzie po prostu takie coś, że tu będzie ścieżka. O, tu będą różne takie wybiegi. Tu też będzie się rozchodzić ścieżka. I tak będą się po prostu rozchodzić ścieżki. Albo możemy po prostu zrobić ścieżkę, która będzie się potem łączyć z wyjściem i będzie po prostu wyjście z zoo, tak? Szakal. Szybko szakala tutaj wziąć. Gdzie jest biedny szakal? No tak, urodziła nam się szakalątka, że tak powiem. I są naprawdę słodziutkie, takie małe, fajne. Który to szakal? Trzeba głód. Ten. No to szybko go tutaj. Do jedzenia. Jest szakalu. Szakal. Z tym nie będziesz denerwować? Ty masz jedzenie, no. Ale bug w grze, nieważne. Tak jak mówię, tutaj zrobimy sobie ścieżkę, że będzie coś. Szczerze powiedziawszy, możemy zrobić jedną ścieżkę, która będzie się kończyć po prostu tu. Jeden kierunek zwiedzania, myślę, że będzie fajny. Myślę, że się spodoba każdemu, więc właśnie coś takiego zrobimy. Na początku zrobimy tutaj rzecz, żeby ten nasz opiekun mógł wyjść spokojnie od tej zebry. Zrobimy tu takie miejsce, gdzie też będą mogli sobie po prostu być. I tu też takie otwartą rzecz zrobimy. Gdzie będzie po prostu mogli takie na świeżym powietrzu sobie siedzieć. Miejsce dla nich tu. Dlaczego on tędy poszedł? Nie mam pojęcia. Teraz nie wyjdziesz pan stąd. Trudno się mówi, żyje się dalej. Żartuję. Za chwilę cię stąd wyciągnę, ale najpierw zrobię tutaj wam nie odchodziło. O! I tu będzie takie miejsce dla nich na dworze, że będą mogli sobie wyjść jak zwykle. O, pięknie. Będą mogli sobie wyjść, tak. A ja tu zastawiłem chyba drzwi. To my to po prostu weźmiemy tutaj i będzie wszystko w porządku. To możemy skasować. Szakal. Gdzie ty nie sięgasz? Gdzie ty jesteś? Aha, to ty jesteś tym zamkniętym kolesiem. O już, proszę. Proszę tam biec. Ty? Tak, ty. Proszę już tu sprzątać. I dobrze. Tu będą mieli pomieszczenie, gdzie będą mogli sobie odpocząć. Chociaż oni ciągle i tak odpoczywają. Nic dla zwierząt nie robią, ale nieważne. Gdzie ten znowu koleś nie sięga do wydrążonej kłody? Gdzie ty, człowieku, jesteś? Nie mam pojęcia, gdzie jest ten koleś. Za chwilę zobaczymy. Tutaj lista. Pracownicy.
No, masz już dostęp do wdrążonej kłody. Proszę tutaj napełnić ją. Ach, ci pracownicy zo. Dobra, tu zrobiliśmy takim. Coś tu mogę dodać, drzewko, będzie fajnie komponować. Tylko jakieś takie, no na pewno nie takie, ale takie. Ładnie, ładnie wygląda ten ich ogródek taki mały. Weźmiemy tu też jakąś fajną o rzecz. Tu będą mieli po prostu wyjścia. Sobie też będą mogli usiąść. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo, tutaj tak nie za bardzo pasuje, ale tu już wszystko w porządku. Chyba że zrobimy to inaczej i po prostu ustawimy wokół tego drzewa. To też jakiś fajny pomysł. No i chyba na tym nam się zejdzie cały odcineczek na ulepszaniu tego ich miejsca dla pracowników. Mogli po prostu wejść sobie tu. Posiedzieć, bo jak oni będą jak zwykle marudzić, nie marudzić, tylko oni jak zwykle sobie gdzieś tam idą i siadają, tak? A ja tu zrobiłem im takie miejsce, gdzie mogą sobie usiąść. Tylko nie rozumiem, gdzie ten, na czym on ten koleś siedzi. Bardzo ciekawe. Tu sobie siądź. Proszę bardzo. I tu mamy ogródek dla nich i tak dalej. Ładnie. Ładnie tutaj wygląda. I robimy nadal tą rzecz. Nadal tutaj będzie. Będą tu jakieś zwierzęta. O. Na pewno. Zrobię tak to, żeby już od razu można było widać. Tu będą zwierzęta, tu też. I głównym też takim budynkiem w naszym zoo będzie, tak mi się wydaje, takim pawilon dzikich kotów. To będzie budynek duży, ale nim to się zajmiemy już w pewnym momencie, bo naprawdę będzie trzeba dużo poświęcić, żeby stworzyć taki pawilon. I myślę, że on znajdować się będzie właśnie w tym, gdzieś w tym miejscu. Bo naprawdę potrzeba tutaj miejsca i tu, żeby stworzyć takie coś. Dobra, mamy tutaj ścieżkę już stworzoną. A więc teraz możemy tu się zająć jakimś wybiegiem. Na razie z tego zrobimy. O, takie coś. Hop, hop. And hop. Chociaż tu można by było to bardziej. Też, o tak, może też być tak. No i ciekawe, co byśmy tutaj dali. Oczywiście w komentarzach piszcie, jakie byście chcieli widzieć wybiegi w kolejnych odcinkach, bo to też bardzo jest miłe i naprawdę poprawia takie samopoczucie i fajnie jest, jak piszecie komentarze po prostu. I tu myślę, jak mi wpadł do głowy pomysł, że fajnie by tu było zrobić lemury. Lemury, takie fajne julianowskie lemury. I zrobilibyśmy je w ten sposób. Tylko ja tu muszę zobaczyć. Można byłoby tak zrobić, które to? No i kapibara będzie miało potomstwo, bardzo fajnie. Ale tu chciałam się zastanowić. Tu będzie można zrobić takie coś fajnego. I szybko to zrobimy. Nie wiem, czy już w tym odcinku dokończymy to, ale myślę, że tak. To będzie, myślę, fajna rzecz. Okej. No i tak.
Mój pomysł polega na tym. Tutaj damy. Mogą być i takie. Dobrze, będzie dobrze. W takim razie. I tu damy tylko tyle. Ok. Kolejny wybieg będzie taki sam. Tak, identico. Co robimy? Też w stylu. Ok. Stop. Też tak. No i ciekawe, jak się zastanawiacie, co to jest. Już za chwilę rozwieję wasze wątpliwości. Ale na początku zastanówmy się. Może jednak zmniejszymy trochę ten chodniczek. Bo mam pewien... Nie to chciałam. Mam pewien pomysł, który może po prostu... O! Będzie rodzić. Gazela Thompsona będzie rodzić. Moglibyśmy to zobaczyć, ale... muszę tu trochę zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądać. Myślę, że... macie tyle picia i tak dalej, i tak dalej. Pełna. Tam mniej, ale też jest picie. Pijcie tą wodę. No. Dobra. Rodzi potomstwo. Zobaczmy. O. Przyszedł na świat mała gazelka. Tutaj się chowa. Ale za chwilę ją pewnie... Tak, zauważyliśmy. Cud narodzin, proszę państwa. Dzisiaj po prostu w tym odcinku, w naszym zoo, wszystko się rodzi po prostu. No i to jest niesamowite. Robimy tutaj lemurki. Lemurki będą miały jednak więcej miejsca niż to, co się wydawało. Chciałam im zrobić strasznie mało miejsca. Ale myślę, że... nie będą miały mało miejsca, tylko już dużo im zrobię tym miejsca na dworze. Za to tutaj będą miały mniej miejsca, ale będziemy musieli też wziąć też jakieś wejście do naszego pawilonku. Tutaj takie, o! Fajne. Jeszcze zebra oczekuje potomstwa. Wspaniale. Naprawdę fajnie, że aż tyle zwierząt oczekuje potomstwa. 1,5 gwiazdki nadal mamy, więc to dobry wynik. Ale tutaj zróbmy to dalej. Będzie tu. Tutaj 1. Piątka jest za wysoka. Nie, dobra jest. Dobra jest 5. Dlaczego tutaj nie ma? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale już to naprawiam. 5 wystarczy. I tu w środku damy szkło. Szkło, myślę, że będzie fajnie to wyglądać. 5 też. Ok. I tu też będzie 5. Aj, ten keper. Ten loop. Czy jak to się tam czyta, to naprawdę jest jakiś słaby. Gdzie nie sięgasz? Bo ty znowu wyszedłeś, tak, panie lub? Po co pan wychodzisz? Proszę tutaj siedzieć u nich i nie wychodzić. Najchętniej to bym normalnie ich tu zamknął. Dlaczego nie można tutaj... macie przecież kapibary tutaj picie. No, może nie macie. Macie rację. Keper się nie sprawdził. No, ale to nic. Umyjemy zwierzę. Też zwierzę chce być umyte? Chce być umyte. Dobra. Co wam nie odpowiada?
Ojej, bo ma... To wiem, że potrzebują czegoś do picia. O, gdzie są te odchody? Jak on tam nie sięga? Zrobię jeden odcinek po prostu takiej opieki nad zwierzętami, bo naprawdę się chyba przyda. Tu muszę robić wybiegi dla lemurów, a tutaj na razie nic nie wychodzi. Skopiujemy to i damy to tu. Będzie to całkiem nieźle wyglądać. Hop. I hop, i tak to musimy. O. Dobrze. I teraz tak. Zróbmy taki... daszek tutaj. Tak, pierw musimy to zrobić najprawdopodobniej tak jak zawsze. To jest już podstawa. Hop, hop. Wszystko na razie. Potem to najwyżej skasujemy. Na razie zrobimy to w ten sposób, ponieważ... Okej, okay. Bardzo dobrze. I tu zrobimy jeszcze to. Ten odcinek może być trochę nudny, tak jak wszystkie moje odcineczki z gier, ale naprawdę dużo dzisiaj robimy, więc no jest tego trochę do roboty. To słabo wygląda, strasznie. Taki kwadrat naprawdę fajnie wyglądać. O, i tak to zrobimy tutaj. Tak. Teraz z tej strony. Nie. To źle będzie wyglądać. Więc... Żeby było symetrycznie i ładnie, To chyba było. Tak, tak. Więc żeby tak właśnie było, to zrobimy w ten sposób. Szybko teraz wypełniamy te wybiegi, bo nie chcesz przedłużać już tego odcinka. Tak, te lemurki sobie zrobimy. Zrobimy jakieś tam... O, jedzenie. Taka rzecz. Mały. O. Takie palmy też musimy dodać. Nie będą przeszkadzały. Wszystkie lemury właśnie takie rzeczy będą jedzą i tak dalej. Więc dodamy w każdym tym klatce taką rzecz. A tu będą wchodziły sobie i tu będą mogły sobie na przykład siedzieć i oglądać świat. To jest za duże. To też się tutaj niestety nie mieści. A to? Czy tu by było? Też nie. Dziwna sprawa, bo tutaj chyba nic nie będzie takie miejsce, ale tu będą miały na przykład takie rzeczy, smakołyki, jakieś jedzenie. Więcej tego jedzenia tu będą miały niż tam, więc myślę, że wszystko będzie tutaj fajnie. I picie też zabierzemy stąd, dodamy tu i picie stąd zabierzemy. I dodamy tu. No i możemy teraz lemury już wprowadzać.
bardzo. I jeszcze te lemurki z tej strony. Okej. Zobaczmy, jak to wygląda całość. Myślę, że całkiem fajnie. I wejdziemy tu sobie. To trochę nie pasuje. Tu jest ciemne, a to jest jasne. Dobra, to zmienimy już w następnym odcinku, czy kiedyś indziej. Ładne niebo. Najpierw wejdźmy do środka. Te lemurki tu są. Ten jeden lemurek już tu przyszedł. Ten sobie poszedł. Takie fajne miejsce. Do zobaczenia lemurków. Jak pada deszcz na przykład. A tutaj widzimy lemurki. Już na dworze. No i myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zrobiliśmy pomieszczenie dla personelu. I oczywiście jeszcze wybieg dla lemurków. Tutaj to jeszcze nie wszystko będzie w tym odcineczku, bo jeszcze tu zrobimy wejście dla naszego personelu. Z tej strony może być. Okej. Co my tu? To. I tu po prostu będzie takie coś, że od razu będą mogli tutaj wejść. I z drugiej strony to samo, tylko już tak. Oj, nie to, tylko tu. Myślę, że głos w tym odcinku było dobrze słychać, ponieważ... A nie, jednak gdzie indziej przenieśmy ten kopczyk. Musi być ten kopczyk? Nie musi. No dobrze, tutaj widzimy lemurki i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że głos w tym odcinku było dobrze słychać. Już nasze zoo się rozrasta bardziej, jest wiele więcej budynków, jest takie fajniejsze. A więc co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam na kolejny, już się pojawi niebawem. Do zobaczenia. No i na razie, cześć. A odnośnie jeszcze pytań, bo mówiłem w poprzednim odcinku, że w kolejnym odcinku będą pytania. To niech opowiem w kolejnym odcinku, bo teraz niestety już nie mam czasu. Przepraszam Was. Do zobaczenia. No i na razie.